Siemanko wszystkim, z tej strony Pęczek, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przyjrzymy się FIFA 16 demo. Wczoraj już była premiera tego dema na konsoli PlayStation 4 i Xbox One. Zdążyłem zagrać naprawdę sporo meczy, przyjrzeć się tej grze, zobaczyć jak to funkcjonuje i dzisiaj na podstawie Food Draft chciałem wam troszeczkę o tej grze opowiedzieć, jak draft działa. Już podejrzewam, wszyscy wiedzą. Najpierw wybieramy sobie ustawienie i zwykle 4-3-3 jest tym ustawieniem najłatwiejszym do wybrania sobie zawodników i takie ustawienie sobie wybierzemy. Następnie wybieramy sobie kapitana. Ja wezmę sobie Benzemę. Tutaj na początku gra nam pokazuje, na jakiej zasadzie działa zgranie, mamy świetne połączenie, dobre i tak dalej, no ale to wszyscy znamy. No i teraz po kolei uzupełniamy sobie zawodników. Większość... O, Neymar, dobry. Dobry traf. Większość ludzi zaczyna najpierw od składu, potem uzupełnia sobie ławkę i robi jakieś zmiany. Inni zaczynają od ławki, potem robią sobie składzik. Różnie to jest. O, Messi. Też dobry wybór, więc na razie idzie to nam znakomicie. No nie będę się tutaj jakoś więcej skupił na tym, co wybiorę. Bardziej będę chciał się wypowiedzieć o gameplayu i zaraz sobie do niego przejdziemy. O, Busquets, naprawdę dobre karty na razie dobieram, więc jest okej. Dobra, tutaj jeszcze lewa strona. No jak widzicie, ten draft jest dość fajną opcją, bo może się okazać, że wielu z tych graczy po prostu najzwyczajniej w świecie nigdy nie ujrzymy w FIFA 16 w fucie. No jeszcze to zobaczymy, jak to będzie wyglądało, tak, bo na razie mamy taką dość prostą symulację tego, jak to będzie wyglądało. Sami zawodnicy Realu Madryt mi się sypią, naprawdę jest fart. Znając życie, no właśnie, znając życie, to bramkarz już nie będzie takim oczywistym. Dobra, potrzebuję jednego środkowego pomocnika z Ligi Hiszpańskiej. Może uda się tutaj coś ciekawego znaleźć. Wezmę sobie Carvajala, bo dlaczego by nie. Wezmę sobie Siqueira, czy Nkulu sobie wezmę, bo dlaczego nie. I wybieramy dalej. O, jest Ilara Mendy, od razu sobie go tutaj wstawię. No i tak naprawdę mamy już gotowy skład. I dobra, uzupełnię sobie resztę składu, bo mamy taką możliwość automatycznie. Już nie będę tam nic więcej grzebał. Składzik jest naprawdę spoko. Mamy cały skład Ligi Hiszpańskiej. Masę trzech zawodników Barcelony. 7 zawodników Realu Madryt i jednego zawodnika Atletico. Więc wygląda to naprawdę spoko. Przejdę teraz do z jednego spotkania z botem na poziomie... Chyba na tym, że tak powiem, poziomie, który od razu jest zasugerowany przez grę, czyli tam jest amator, chyba coś takiego. I powiem wam, co sądzę o gameplayu, powiem wam, co się zmieniło w stosunku do FIFA 15 i porównamy sobie to demo do dema PS-a 2016. A więc teraz, bez dodatkowego, zbędnego gadania, przechodzimy do spotkania i do moich wywodów. No i dobra, rozpoczynamy ten meczyk, że tak powiem, zapoznawczy. Znaczy zapoznawczy dla was, chociaż pewnie i tak większość z was już grała w tą demo tej FIFA, chyba że posiadacie peceta, to jeszcze chyba to demo nie wyszło, tak mi się wydaje. Przynajmniej w momencie, kiedy to nagrywam, to nie wyszło. I pierwsze odczucia, pierwsze wrażenia z dema FIFA 16. Gra jest dużo, naprawdę dużo wolniejsza. I mam wrażenie, że w tym roku to zmieniało się tak na rynku tych gier piłkarskich, że PS poszedł w stronę FIFA 15, przyspieszył tempo swojej gry, a FIFA poszła w kierunku PS-a 2015 i zwolniła tempo całej gry. Po prostu bardzo czuć, nawet na napadzie, że tak powiem, że ci zawodnicy są dużo ciężsi, dużo trudniej zrobić niektóre zwody. Już body feint z FIFA 15 nie jest tak skuteczny, bo ci piłkarze po prostu robią go dużo wolniej, dużo bardziej ślamazarnie. Ci najlepsi, najszybsi piłkarze typu Aubameyang, typu Dumbia już nie są tacy OP. Obrońcy doganiają ich, potrafią zabrać im piłkę. Dużo bardziej liczy się, mam wrażenie, fizyczność mimo wszystko piłkarzy. Ich zdolność do utrzymania się przy piłce. Zobaczcie, body feint Messiego. Jak to wygląda ślamazarnie. Przed chwilą wykonałem body feint, jakby ktoś wątpił. I no, wróci rozgrywanie piłki, jakie mieliśmy w FIFA 14. No to wróci, do tego widocznie dążyli. Strzały z dystansu. No widzieliście, to nie jest ta sama siła. To nie jest ta sama precyzja, co w FIFA 15. Te strzały z dystansu też zostały znerfione. Dużo
trudniej oddać udany, mocny strzał z dystansu. No i tak jak wiele osób przypuszczało, wróciły OP główki, bo zdarzyło mi się strzelić z 16 metra główkę naprawdę z dużych dystansów, z dziwnych pozycji, kiedy wydawałoby się, że mój zawodnik ma źle przygotowaną sytuację, źle przygotowaną pozycję, to on i tak z tej główki oddawał bardzo celny, bardzo mocny strzał. Więc te główki wróciły. Może uda się jakoś to wam zaprezentować też. Jakieś dośrodkowanie ciekawe. Ale na razie odbierają mi piłkę. Ja też nie wziąłem sobie trudnego przeciwnika, żeby bardziej skupić się tutaj na rozmowie z wami, na opisywaniu moich odczuć. Więc to jest na pewno rzecz pierwsza, którą się odczuwa. Tempo gry. No zobaczcie, nawet jeżeli podam... No to jest Neymar, tak? To jest Neymar i no zobaczcie, jaką sobie tupta, tak? To już nie jest to samo tuptanie, co w FIFA 15, tylko jest dużo wolniejsze tempo rozgrywki. I nie wiem, czy w tym momencie w PES-ie osobom, które grały w FIFA 15, nie będzie się łatwiej się odnaleźć, bo naprawdę tam tempo jest dużo wyższe i te akcje można podobne do FIFA 15, chociaż nadal na innym poziomie, bardziej symulacyjnym, robić. Jeżeli chodzi o grafikę, tak naprawdę nie ma kompletnie żadnej zmiany. Mamy zmieniony layout graficzny całej gry, mamy zmienione menusy, tego typu rzeczy, wiadomo, są nowe karty, ale tak to wszystko wygląda tak samo. I teraz zobaczymy sobie tą cieszynkę z bliska, zobaczymy sobie przerywnik, żeby pokazać wam, że faktycznie ta grafika, no zobaczcie, to grafika to jest praktycznie zero zmian. Nie wiem, dlaczego mi się przewinęła ta cieszynka. Jeszcze powtóreczka. Tutaj tak to wyglądało. No graficznie nie, ale chyba też wiele ludzi nie spodziewało się jakiegoś progresu graficznego, tym bardziej, że no zawsze FIFA była, że tak powiem, słynęła z niskich wymagań i raczej na starszych PC-tach to chodziło. Jeszcze no ta gra wychodzi na starsze generacje, więc też to musi jakoś chodzić, jakoś działać. Co dalej? Bramkarze. Na pewno wielu z was interesuje się, jak wygląda gra bramkarzy, czy została poprawiona. Tak, w wielu aspektach została poprawiona. Na pewno bramkarza już nie możemy tak łatwo ominąć jak w FIFA 15, nie możemy sobie przebiec naokoło niego. Wydaje mi się, że w tych sytuacjach sam na sam też dużo lepiej się zachowują. Ale mamy nową niespodziankę od bramkarzy, którym jest wybijanie piłki po strzale. Nawet lekki strzał z dystansu może spowodować to, że bramkarz rzuci się po piłkę, nie złapie jej, tylko albo sparuje ją lekko w bok, albo w najgorszym przypadku sparuje ją do siebie. I może mi się uda to pokazać przy tym strzale. Teraz akurat odbyła się od poprzeczki. No spróbuję oddać jeszcze kilka strzałów z takiego większego dystansu i pokazać wam, jak ci bramkarze reagują, bo reagują naprawdę fatalnie. I przy nawet lekkim uderzeniu ta piłka leci przed siebie, dając tak naprawdę stuprocentową szansę na dobitkę jakiemuś napastnikowi, który tam w polu karnym się przyczai. Więc no to... No na razie słabo to wygląda, naprawdę słabo i możliwe, mam nadzieję, że w pełnej wersji zostanie to w jakiś sposób poprawione, bo no póki co oglądanie bramkarzy, którzy nawet lekkie strzały parują przed siebie, troszeczkę jest przykre. No może teraz się uda. Messi, strzał, a teraz akurat złapał, co za gnida. Akurat kiedy chcę wam pokazać, jak to wygląda, to on łapie, no. Bardzo niemiło z jego strony. Co dalej? Podania. Podania, powiem wam, że są nawet spoko. No, cała wymiana piłki jest dużo wolniejsza, więc te podania automatycznie stają się dużo bardziej dokładne. Zobaczcie, co tam się wydarzyło. Co tam się dzieje. Więc te podania stają się automatycznie dużo bardziej dokładne i dużo bardziej ważne, więc tacy zawodnicy jak Toni Kroos, tacy zawodnicy jak Iniesta, może nawet Xavi, wydaje mi się, że wrócą do łask. Na pewno wrócą do łask tacy zawodnicy jak Cavani, którzy w tej FIFA Cavani ma 79 tempa i wydaje mi się, że tak jak grałem Cavanim, to tempo jest wystarczające, żeby naprawdę sprawnie poruszać się tym napastnikiem. Dodatkowo jego siła i jego wzrost będą naprawdę niesamowitymi atutami. No i wróci strach przed rzutami rożnymi, bo naprawdę wiele rzutów rożnych kończy się bramką. Jeżeli mamy wysokiego napastnika, jeżeli mamy rosłych obrońców, którzy też dołączają się do akcji ofensywnych, to naprawdę będzie ciężko się bronić przed takim przeciwnikiem, a no my, mając takich wysokich zawodników, będziemy mogli łatwo stworzyć sobie sytuacje strzeleckie dośrodkowaniami. Dzięki szybkim skrzydłowym będzie łatwo dojść do tych dośrodkowań i potem jakoś te strzały wykorzystać. Jeżeli chodzi o obronę, bo
No nie ukrywajmy, EA bardzo chwaliło się przed wypuszczeniem FIFA 16, że obrona będzie usprawniona, że ci obrońcy będą zachowywali się lepiej. Jeżeli chodzi o AI, faktycznie jest lekka różnica. Oni nie tak łatwo odpuszczają, potrafią wjechać ślizgiem, potrafią powalczyć. Jeżeli chodzi o taką grę, taką w jaką ja gram, tak, w mój sposób obrony, to wydaje mi się, że muszę się troszeczkę przestawić, zwłaszcza jeżeli chodzi o tempo gry, bo już dobieganie do zawodników nie ma większego sensu, lepiej wyczekać i w odpowiednim momencie przycisnąć kółko i zabrać tą piłkę. Więc to podejrzewam, że lepsi gracze ode mnie muszą się wypowiedzieć na temat tej obrony. Ja, szczerze mówiąc, oprócz zmiany tempa, no zmiana tempa samej gry wymusza zmianę tempo samej obrony, tak? To już nie jest latanie przez całe boisko Kyle Walkerem, czy tego typu zawodnikami odbieranie piłki, tylko to już jest bardziej taktyczna piłka. No tu jak widzicie, bezproblemowy strzał Lionela Messiego, no i bramkarz też jakoś się nie popisał przy tym strzale, niestety. Więc jest, czekajcie, mówiłem o obronie, tak, więc jeżeli chodzi o obronę, to jacyś lepsi i mądrzejsi ludzie powinni się wypowiedzieć na ten temat. No mi się wydaje, że tak naprawdę nic się w tej kwestii nie zmieniło i takie jest moje zdanie na ten temat. Co dalej można by tu jeszcze powiedzieć, czekajcie, bo ja sobie to przygotowałem. Oczywiście teraz zapominam o najważniejszych rzeczach, tak, o tempie gry powiedziałem, o podaniach powiedziałem, o strzałach powiedziałem, a właśnie, jeszcze wracając do strzałów, no mimo wszystko nie będziemy chyba już widzieli tak dużo strzałów celnych z dystansu i tak dużo strzałów z fałsza. Tutaj mocny strzał, no kieruje się troszeczkę innymi prawami, ta piłka musi być lepiej ułożona i tak naprawdę z dużego kąta ciężko oddać celny strzał. Trzeba się dobrze ustawić w stosunku do bramki, no i te strzały nie są z fałsza, tylko raczej są albo z podbicia, albo po prostu z prostego podbicia, albo bokiem stopy uderzane, nie takie dziwne z fałsza z tam z 50-40 metra, tak jak to się zdarzało w FIFA 15. Więc to też już inaczej wygląda i będzie się po prostu trzeba tego nauczyć, no. I chyba teraz przejdę do takiej rzeczy, która najbardziej mnie razi w tej FIFA. I możliwe, że to jest wina tego, że to jest moja druga FIFA, w którą gram naprawdę dużo. Wcześniej pogrywałem nie tak dużo, no nie nagrywałem filmów, tak? Więc to było zupełnie inne granie w FIFA na bardziej casualowym levelu, o tak bym to nazwał. A denerwuje mnie to, że dostajemy teraz produkt, który diametralnie różni się od poprzedniej gry. Właśnie sposobem rozgrywania akcji będzie się ta FIFA różniła, inni zawodnicy będą OP, sposobem gry obronnej też będzie to inaczej wyglądało, bo wydaje mi się, że teraz ciężko jest powiedzieć, jak ta gra w obronie faktycznie wygląda w momencie, kiedy gramy sobie na bota, tak? Ja grałem na klasie światowej i gra się już zupełnie inaczej niż na nowicjuszu i szczerze mówiąc mi na boty na klasie światowej gra się lepiej, bo te boty nie grałem już tak defensywnie, tylko grałem bardziej ofensywnie. Więc mamy naprawdę dużo zmian, które zmienią sposób rozgrywania zawodników i możliwe, że ludzie, którzy byli słabi w FIFA 15, bo nie radzili sobie z tym tempem gry, teraz będą dużo lepsi i będą sobie dużo lepiej radzili. I dlatego też uważam, że tak duże zmiany, wbrew pozorom duże zmiany, jeżeli chodzi o gameplay, są słabym rozwiązaniem, bo jeżeli FIFA ma jakiekolwiek ambicje e-sportowe, a wiemy, że ma, bo jest naprawdę sporo turniejów w FIFA i krajowych, i międzynarodowych, więc ci ludzie grają w tą FIFA profesjonalnie, to warto by było skupić się na poszczególnych elementach rozgrywki i po prostu je dopieszczać, a nie diametralnie zmieniać całą grę, bo jeżeli w FIFA 15 mieliśmy OP Pace i to było złe, to okej, zmieniamy to, robiąc jakieś poprawki w samym gameplayu, może przyspieszając obrońców, może jakoś inaczej to rozwiązując. Okej, poprawiamy to. Widzimy, że bramkarzy można łatwo obiec. Okej, poprawiamy to, ale nie zmieniamy całego gameplayu, że tak naprawdę trzeba będzie się go uczyć od nowa. Będą zupełnie inne zagrania OP. No to, że teraz główki będą bardziej dobre, to jest moim zdaniem kompletnie idiotyczne, bo powinno się znerfić strzały z dystansu, polepszyć faktycznie może troszkę zagrania z główki, ale nie sprawiać, że te zagrania będą niesamowicie skuteczne, tak? Bo moim zdaniem to jest idiotyczne i jeżeli jakaś gra ma zacięcie e-sportowe, to powinno się ją
dopieszczać, niektóre rzeczy nerfić, niektóre rzeczy ulepszać, ale nie diametralnie zmieniać gameplay. Dlatego to mi się troszeczkę mi się nie podoba. Wiadomo, że to jest moja subiektywna ocena i teraz dużo ludzi może mnie schejcić, a widziałem też, że dużo ludzi bardzo jara się tym demem i podoba mi się sposób, w jaki ta gra wygląda. Ale może się okazać, że teraz w FIFA 16 dostajemy OP-gówki, wolniejszy gameplay, a w FIFA 17 znowu będzie OP-pace, tak? Więc no to jest troszeczkę idiotyczne, jeżeli w taką stronę ma iść FIFA, że po prostu co roku dostajemy inną grę, ale podobną do dwóch generacji wcześniej, to jest troszeczkę bez sensu, bo naprawdę ta FIFA jest bardzo podobna do FIFA 14. Jest naprawdę bardzo podobna do FIFA 14. Mamy wolniejsze rozgrywanie akcji, mamy OP-gówki, mamy cały ten mecz, no, odbywa się troszeczkę, jest troszeczkę nudniejszy, zwłaszcza, że gramy na AI. Możliwe, że jak będzie granie już online na fizycznych graczy, to będzie to wyglądało inaczej, ale póki co ta rozgrywka, przez to, że stała się mniej dynamiczna, jest po prostu, jak dla mnie, troszeczkę nudniejsza. I o ile draft mi się podoba, bo lubię sobie składać składy, o tyle za każdym razem, kiedy, powiedzmy tam po 5-6 meczach już rozegranych w FIFA 16, to potem ja po prostu, jak kończyłem robienie draftu, to grałem sobie mecz typu 10 meczowych minut, 10-15 i kończyłem mecz, bo nie chciało mi się w to grać, no. Znowu konstruowanie tych akcji tak bezsensownie i wszystko w takim powolnym tempie spowodowało to, że ta gra, to demo mi się bardzo szybko znudziło, mimo że za każdym razem grałem innym składem z innej ligi, inaczej stworzonym, tak? Co powinno motywować mnie do tego, żeby tworzyć kolejne nowe składy i znowu nimi grać i znowu tworzyć inne akcje, ale niestety tak to nie zadziałało. Powiem wam szczerze, teraz podsumowując to wszystko, że moim zdaniem, jeżeli chodzi o dema, pełnej wersji jeszcze nie mam, ale jeżeli chodzi o dema, to PS jest dla mnie lepszy w tym momencie, jeżeli chodzi o demo. Gra nabrała dynamiki, pozostawiając jej najlepsze cechy, a najlepszymi cechami PS-a jest to, że jest niepowtarzalny i każda akcja faktycznie się różni. Mamy duże możliwości konstruowania sytuacji i mimo, że zostało zwiększone tempo gry, to mimo wszystko te główki, które były w PS-ie, jakieś strzały z dystansu, tego typu rzeczy zostały. Nadal mamy soczyste strzały z dystansu w PS-ie. Nadal w przypadku wrzucenia piłki w pole karne, to takie gwiazdy jak Zlatan potrafią z nią zrobić cuda i potrafi faktycznie fajnie sobie z główki uderzyć i ta bramka wpadnie. Więc naprawdę fajnie to wygląda i PS16 są najlepsze cechy PS-a 15 ze zwiększonym tempem i to mi się podoba, w to naprawdę mi się dobrze grało, a tutaj w FIFA tempo zmniejszone, kilka rzeczy pozmienianych, mamy nowy tryb, który, mówię, no, jeżeli chodzi o składanie składu, to mi się podoba, ale potem sam gameplay już mnie nudzi. I tak to w moim przypadku wygląda, uwierzcie mi, że grałem naprawdę, naprawdę dużo w tego drafta i grałem sobie też damskimi zespołami. Tak naprawdę spędziłem połowę dnia zapoznając się z tą grą. No i takie są moje wnioski, że no, porównując te dwie gry, FIFA 16 demo, PS 16 demo, no to moim zdaniem PS jest lepszy, głównie ze względu na dynamikę rozgrywki i na pójście faktycznie do przodu, bo moim zdaniem FIFA 16 to nie jest pójście do przodu, tylko jest to ewolucja FIFA 14. Takie jest moje zdanie. Możecie mnie, tak jak mówiłem, zbluzgać w komentarzach czy coś, no ale to jest moje subiektywne odczucie. W FIFA 14 nie grałem jakoś super dużo, ale wydaje mi się, że wystarczająco, żeby dać tego typu porównanie. Zobaczymy, jak wyjdzie pełna wersja, jak to będzie wyglądało. A póki co musicie jakoś oswoić się z moim zdaniem, sami też przemyśleć, jak chcecie grać, czy chcecie faktycznie tutaj dalej stawiać na FIFA, czy może dać szansę PS-owi, który, tak jak mówiłem w filmie o PS-ie, może okazać się bardzo dobrym wyborem, biorąc pod uwagę fakt, że nie mamy pojęcia, jak będzie wyglądał rynek w FIFA Ultimate Team, bo jeżeli na rynku nie będzie dostępnych dobrych piłkarzy, będziemy zmuszeni do otwierania paczek za FIFA Pointsy, to no sorry, ale nie widzę tutaj dużej popularności tej gry, jeżeli to będzie tak rozwiązane, ale tak jak mówię, zobaczymy, jak to będzie dalej. Na razie zapoznaliśmy się z demkami dwóch naprawdę dobrych piłkarskich gier, które mają w tym roku zupełnie inne podejście do gracza, zupełnie inne podejście do rozgrywki. Zobaczymy, co nam lepiej podpasuje, co będzie faktycznie lepsze w praktyce. A tymczasem dzięki, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie jakąś łapkę w górę, subskrypcję, polubcie mnie na Facebooku. Trzymajcie się i do usłyszenia.